Cześć wszystkim, z tej strony Konrad. W tym filmie opowiem Wam trochę o akwarium, które miałem ostatnią okazję zakładać. Jest to zestaw Juvel Rio o pojemności 240 litrów. Inwestor chciałby akwarium przypominało morską rafę, dlatego zdecydowałem się na inspirację biotopem Malawi. Dodatkowo akwarium utrzymane w tym stylu jest dość łatwe w prowadzeniu ze względu na brak roślinności. Bardzo ważnym elementem akwariów w biotopie Malawi jest filtracja. W tym zbiorniku odpowiadają za nią dwa filtry. Pierwszy to filtr wewnętrzny, będący częścią zestawu, który jest wypełniony gąbkami i pełni rolę filtracji mechanicznej. Drugi to zewnętrzny duży kubeł od Aquaela Ultramax 1500. W nim głównie jest ceramika i wata, która odpowiada za filtrację biologiczną. Filtr ten jest o tyle ciekawy, że posiada wbudowany prefilt, dzięki czemu interwały serwisowe są dłuższe i nie trzeba często go czyścić. Oświetlenie to póki co dwie LED-owe świetlówki z zestawu o mocy 21 W każda i białej barwie, ale w planie jest wymiana jednej na niebieską lub kolorową, by nadać zbiornikowi ciekawszego wyglądu i podkreślić ubarwienie przyszłych mieszkańców. Tył akwarium został oklejony czarną folią. Aranżacja została głównie ułożona z wapienia filipińskiego, który pomoże w utrzymaniu wysokiego pH w zbiorniku, i kilku kawałków lawy dla przełamania białego koloru wapienia. Dla akcentu dodałem też kilka muszli pąkli i parę kawałków drewna. Na dno poszedł zwykły drobny piasek. Nie nagrywałem całego procesu układania skał, gdyż jest to proces dość żmudny. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby w kolejnych filmach nie pomijać tej czynności. Do zbiornika trafiło również kilka roślin, by nadać trochę koloru i życia do aranżacji. Wybrałem rośliny, które nie powinny być zjedzone przez ryby. A są to mikrozorium, anubiasy, i kryptokoryn. Faktem jest, że ta aranżacja nie jest dokładnym odwzorowaniem biotopu jeziora Malawi, ale nie taki był zamysł na to akwarium. Skały i elementy dekoracyjne wybrał sam inwestor i przymykając oko na biotop, wydaje mi się, że zbiornik prezentuje się ładnie i jako akwarium dekoracyjne spełnia swoją rolę. Jeśli chodzi o obsadę ryb, jeszcze do końca nie jest to ustalone, ale pewnie będą to kolorowe pyszczaki lub ryby z gatunku alunokara, ze względu na spokojny charakter i piękne ubarwienie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba to akwarium i co Wy byście wpuścili do tego zbiornika. Jestem ciekawy Waszych opinii, a może któraś z Waszych propozycji zostanie wykorzystana. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć!